Witajcie, moi kochani. Nigdy nie wiem tak naprawdę, co powiedzieć we wstępie, bo wiem mniej więcej tyle, co wy o tym odcinku. Możliwe, że przez tytuł czy tam miniaturkę już więcej, bo to jakby powstaje po fakcie, jak już obejrzę. Także no co ja wam mogę na początku powiedzieć? No, że mam herbatkę przygotowaną, tak. Mimo, że jest gorąco, to uznałem, że musi tradycja być kontynuowana. No i ponad w dzisiejszym odcinku doświadczymy jakichś przekrętów podatkowych, przynajmniej nieprawidłowości, nękania w pracy, mobbingu, może nawet jakiegoś tam jakiejś przemocy. Nie wiem. Może będą smoki, może będą też owce, może smoki będą jadły owce i potem umrą z przepicia. Nie wiem, w sensie jest na to mała szansa, ale jedyny sposób, żeby się dowiedzieć, czy ten 1% szans się spełni, no to oglądać. Więc razem ze mną powinniście oglądać. Moje kochane truskaweczki, lecimy! Marcin pracuje w dużym zakładzie przemysłowym w Warszawie. Niedawno został przeniesiony z głównej siedziby na stanowisko kierownika działu kontroli wewnętrznej i audytu w oddziale legnickim. W rzeczywistości sam pochodzę z Legnicy. Mieszkałem tutaj do 27 roku życia. Potem wyjechałem do Warszawy po nowe życie. Koledzy z pracy reagują źle na Marcina. Mieli przecież nadzieję, że stanowisko dostanie ktoś z nich, a nie obcy człowiek ze stolicy. Jeśli on ma jakiś tam audyt przeprowadzać, prawda, jakąś kontrolę, to chyba dobrze, że jest to ktoś z zewnątrz, ktoś, kto będzie bardziej obiektywny, no bo tak to może ktoś by miał większy problem, jakby wiecie, w wytykaniu błędów swoim ziomeczkom. To jest chyba logiczne, co? Przyjechał i zaczął wprowadzać własne porządki. Dlaczego nie mógł otrzymać tego stanowiska ktoś tutejszy? Skoro był z Warszawy, to on mądrzejszy od nas, czy co? Ale co ty gadasz w ogóle? Przecież on jest z Legnicy. Dopiero jak miał 27 lat, to wyjechał do Warszawy, więc jak możesz mówić, że on jest z Warszawy? Ja w sumie też byłem w Warszawie na jakieś 3 dni, więc co, jestem z Warszawy? Kurczę, to z ilu ja miejsc jestem? O! Już w pierwszym dniu pracy Marcin z przerażeniem dowiaduje się, że jego bezpośrednim przełożonym jest jego były teść, Grzegorz Pawłowski. Co? O mój Boże. Były teść. No cóż, no to o ile ci pracownicy to może jeszcze nie będą jakoś tam, wiecie, sprawiać wielkich problemów, no bo to są, że tak powiem, pracownicy niższego szczebla, niż szef, ale szef, który jest jego byłym teściowym. Oj, nie da mu żyć, czuję to. Szefem oddziału, któremu miałem podlegać, okazał się ojciec mojej byłej żony Emilii. Spoko, wiemy, kto to jest były teściowy. Jedynym człowiekiem, który przychylnie odnosi się do Marcina, jest Anna Borowska, która pracuje w oddziale już od dawna i przeszła wszystkie szczeble kariery, od stażystki do starszej specjalistki. Pani Aniu, co się stało? Źle się pani czuje? Nie, wszystko w porządku. Ale dlaczego pani płacze? Czy pan wie, jak walczyć z molestowaniem w pracy? Z molestowaniem? Ktoś panią molestuje? Ja bym jej nie ufał, nie? Że wiecie, gościowi, który dopiero co przyjechał, zwierza się z czymś takim. W sensie, wiecie, ogólnie jeśli to prawda, to okropne, ale jakoś w parę dokumentach trzeba być bardzo podejrzliwy, nieufny i generalnie uważać, że wszyscy chcą cię zabić. To jeszcze nie wiem, jaki ona ma w tym interes, ale na pewno go oszukuje. Ależ mi się przytrafiło. Wrogowi bym tego nie życzył. Byłem sam, żona została w Warszawie, koledzy za mną nie przepadali i nawet sabotowali moje polecenia. Mój były teść, Grzegorz Pawłowski, okazał się moim przełożonym, a do tego molestowanie w oddziale. Chciałem to wszystko wrzucić i wyjechać. No można powiedzieć, że niezły p***dolnik w tym oddziale jest, ale to właśnie chyba po to on tutaj przyjechał, nie? Żeby ich kontrolować, żeby tam zrobić audyt, czy wszystko jest git. I w sumie to pewnie też powinien sprawdzić tego właśnie szefa, nie? Czy on wszystko git robi. Bo z jednej strony możemy powiedzieć, że wiecie, ten szef teraz, kurczę, może go nękać, czy coś tam, ale to jest chyba szef oddziału, tak? Więc jeśli pójdzie do kogoś przełożonego jakby wyżej, do przełożonego tego byłego teścia i powie im, co tam, co tu się wyrabia, no to kto wtedy się będzie śmiał ostatni, co? Iga, żona Marcina, nie chciała rezygnować ze swojej pracy i wyjeżdżać z Warszawy. Dlatego małżeństwo może widywać się tylko w weekendy. Halo, kochanie. Bardzo za tobą tęsknię. O, cholera. Ja za tobą też, kochanie. Co się stało? Wiesz, zapomniałem zrobić zakupy. Mam pusto w lodówce. Dopiero przyszedłeś? Co ty, pracujesz tam za wszystkich? A, nie przetrwa. Nie przetrwa to małżeństwo. No widzę. Co weekend? No proszę. Co to jest za weekendowe małżeństwo? Szczególnie, że to są para dokumenty, więc... Zawsze, kiedy jest okazja na zniszczenie małżeństwa, to się zniszczy, prawda? Wiesz, dzisiaj jedna pracownica żaliła mi się, że kolega ją molestuje. Coś okropnego. Marcin, nie wtrącaj się w to. Niech sama sobie radzi. Jak mogę się nie wtrącać? Jestem kierownikiem działu. No ale jest jeszcze jeden problem. Szefem oddziału
do którego należy mój dział, jest Grzegorz Pawłowski, mój były teść. Ojciec twojej byłej żony? Tak. To za feralny zbieg okoliczności, wyobraź sobie. Ale Emilii nie widziałeś? Nie, mówiłem ci, że nie będę szukać spotkania z nią. Minęło tyle lat, nie wiem, czy tutaj jeszcze mieszka. Przysięgnij. Przysięgam, Iga, kocham tylko ciebie. Kiedy dopiero zaczęliśmy się spotykać z Igą 3 lata temu, z głupoty opowiedziałem jej o Emilii. Emilia była moją pierwszą miłością, ale byłem głupi. Krzywdziłem ją, czepiałem się, byłem zazdrosny, mało zarabiałem, a potem zacząłem ją zdradzać. Wszystko okropne, oprócz tego, że mało zarabiał jakby. To akurat jako jedyne z tego wszystkiego nie sprawiało, że jakimś złym chłopakiem byłeś, no nie wiem, wtedy, bo podejrzewam, że był też młodszy. A raczej, tak generalizując, ludzie młodzi, nie wiem, na studiach nie zarabiają jakichś kokosów, ani nawet melonów, że nie wiem, mango. Co to ma znaczyć? Byłem złym chłopakiem, bo mało zarabiałem. Następnego dnia Marcin wychodzi z biura i widzi Annę Borowską, która wyraźnie przed kimś się chowa. Pani Aniu? A, to pan. Dlaczego pani tu stoi? Proszę mi zaufać. Tej sprawy nie możemy przemilczać. Panie Marcinie, jest mi strasznie wstyd. I boję się. A co, jeśli mnie zwolni? Ale kto zwolni? To szef? Tak. Ale to samochód Pawłowskiego. To on panią molestuje? Tak. To był dla mnie wstrząs. Przecież znałem Pawłowskiego, odkąd skończyłem 18 lat. Owszem, to był nieprzyjemny typ, wybuchowy, no ale nigdy bym nie pomyślał, że może molestować kobietę. A co jeśli ona to robi, żeby ten szef, jeśli ma taką moc, chociaż no nie powinien, skoro ten tutaj nasz główny bohater przed ich skontrolować, to wiecie, że ona chciała tą pozycję mieć w firmie, którą ma teraz nasz główny bohater, dlatego chce się go pozbyć i wiecie, wymyśliła sobie to z molestowaniem, żeby on sobie nagrabił u szefa i szef go wywalił. Nie może być. Zawsze był pamiętliwy i nieopanowany. Ale zawsze był porządny. Pan mi nie wierzy. A sam pan mówił, że powinnam panu zaufać. To dlatego nie chciałam nikomu o tym mówić. Nikt mi nie uwierzy, a jeszcze o coś mnie oskarży. Nie, nie, ja pani wierzę. Dlatego się pani tu chowa. Tak. Jak mogę się odwdzięczyć? No cóż, jeśli chce mi się pani rzeczywiście odwdzięczyć, to może zaprosi mnie pani na kolację. Szczerze mówiąc, tęskniłem się za domowym jedzeniem. Żona w Warszawie, a ja słabo gotuję. Gościu, ty gadasz w ogóle. To właśnie by powiedział ktoś, kto chce kogoś poderwać. A jak sam powiedziałeś, masz żonę w Warszawie. Wiesz, to, że żona jest w Warszawie, to nie znaczy, że nie masz żony, nie? Z tego nie wyniknie nic dobrego, widzowie. W porządku, oczywiście. Chodźmy. A rano zastanowimy się, co z tym zrobić. Po kolacji z Anną Marcin wraca do domu późnym wieczorem. Nie wie, że czeka na niego niespodzianka. Iga, kochanie, jesteś. Znowu tak późno. Może jeszcze powiesz, że w pracy byłeś. Nie, jadłem z kimś kolację. Kiedy przyjechałaś? Jak weszłaś? Przyjechałam 4 godziny temu. Siedzę, czekam tutaj na ciebie, jak głupia ty się po restauracjach rozbijasz. To, że się rozbija po restauracjach, to jeszcze nic. Ale z kim? Z kim był w tej restauracji? Z kolegą z pracy? Nie, bo ich nie ma. No opowiedz, żonie, opowiedz. Oj, nie po restauracjach. Byłem u niej w domu. U niej w domu byłeś? A więc to kobieta jest. Iga, posłuchaj. Nie, to ty posłuchaj. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Myślałam, że jak cię nie zobaczę, to umrę z tęsknoty. Kolację naszykowałam, a ty? Kochanie, odprowadziłem koleżankę z pracy, a ona w dowód wdzięczności zaprosiła mnie na kolację i tyle. Jeszcze kłamiesz! Nie, dobra, nie lubię już tego gościa. Bo kłamie! Wcale tak nie było! To on sam zaoferował, żeby przyjść do niej na kolację do domu. No proszę was, no co to ma być? Ach, jeszcze teraz kłamie. Po co ją odprowadzałeś? Sama by nie doszła? Oj, pamiętasz, jak ci opowiadałem o przypadku molestowania na naszym oddziale? Nie uwierzysz, kto jest sprawcą. Mój były teść Grzegorz Pawłowski. Pozwala sobie na coraz więcej i pani Ania się go boi. To straszne, biedna kobieta, rozumiem. Ale mówiłam ci, nie wtrącaj się. Nie bez powodu się mówi, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. No ale jak mogę się nie wtrącać, skoro mam skargi? Ja jestem kierownikiem. No tak. Wybaczysz mi? Wybaczę, oczywiście. Marcin, ty mój nieustraszony rycerzu bez skazy. Czekaj, ona tak nieżartobliwie powiedziała? Rycerzu bez skazy, o mój Boże. No nie wiem, nie wiem. Dla mnie to jest szemrane trochę, widzowie, tak szczerze. Następnego dnia Marcin chce rozwiązać sytuację między Anną a Grzegorzem. Dowiaduje się, że w firmie można utworzyć komisję dyscyplinarną. Pani Aniu, proponuję, żeby zwróciła się pani do działu kadr,
o utworzenie komisji dyscyplinarnej w sprawie Pawłowskiego. Panie Marcinie, proszę ciszej. Ale ten problem trzeba rozwiązać. Marcin, jak kiedyś byłeś nieodpowiedzialny i bezczelny, to takim pozostałeś. Panie Grzegorzu, o co chodzi? Ty nigdy nie lubiłeś innych ludzi, tylko chciałeś, żeby tobie było dobrze. O czym pan mówi? Nie wiem, o czym on mówi, ale już teraz jestem w stanie stwierdzić, że może być to jednak prawdą, że molestuje daną pracownicę, patrząc na to, jak się tu zwraca do ludzi. Ale tak czy siak, ja nadal myślę, że ta Ania próbuje się pozbyć naszego głównego bohatera. Ale nawet mi go nie jest szkoda, bo no nie wiem, jak dla mnie to on kłamał tą swoją żonę. Kierownik nie może tak traktować podwładnych. Nie wiem, jak jest u was w Warszawie, ale tutaj wymagana jest etyka i moralność. I trzeba szanować ludzi. Jeśli ma pan do mnie jakieś osobiste pretensje... Tak. Była u mnie dzisiaj rano. Cała zapłakana. I to wszystko przez ciebie. Masz żonę w Warszawie, a tutaj się lepisz do innych? Co ty za numery wyczyniasz? Jakie numery? Nie rozumiem, o co panu chodzi. Jeszcze jeden taki krok, a zostaniesz zwolniony. I wylecisz z wilczym biletem. Jeśli ma pan do mnie jakieś osobiste pretensje, to rozwiążmy je w cztery oczy. Tak, tak, i w cztery pięści. Bijcie się po prostu. Wygra na pewno nasz główny bohater, bo to, no wiadomo, różnica wieku, nie? Ale no tak jak mówiłem, zapewne ta Ania faktycznie rano poszła do szefa i nagadała na naszego kontrolera, że nie wiem, że ją tam podrywał czy coś. No dla mnie to jest oczywiste, że ona chce się go pozbyć i zająć jego miejsce. A nie tak przy wszystkich. Nie, nie, nie. Niech wszyscy słyszą, jaki jesteś bezczelny typ. Po co nam się tu zwaliłeś na głowę? Pawłowski przybiegł i od progu zaczął na mnie wrzeszczeć przy wszystkich kolegach. O jakichś numerach, o czymś jeszcze. Nie rozumiałem nawet o czym. Oczywiście były między nami dawne urazy. Nie byłem w porządku wobec niego i Emilii. No ale po co te wszystkie pretensje przy ludziach? No bo przy ludziach, jak będzie na ciebie krzyczał, to wtedy ci ludzie też cię znienawidzą, a na pewno o to mu chodzi. No ale cóż, no widać, że nie najlepiej funkcjonuje ten oddział. I swoją drogą, ten szef do niego mówi tak, po co żeś tu przylazł, bleble. Przecież to nie była jego decyzja. Przełożony mu kazał. Zwolnię się. Nie będę brał udziału w tym cyrku. Marcin, nie podejmuj pochopnej decyzji. Koledzy otwarcie się ze mnie śmieją. Nie jestem dla nich autorytetem i nigdy nie będę. No a co powiedzą w głównej siedzibie? Nie wiem. Przecież od początku nie chciałeś tutaj przyjeżdżać. Odmawiałeś im. A dyrektor powiedział, że w takiej sytuacji ciebie zwolni, tak? Znajdę inną pracę. Marcin, potrzebne są widelce, nie łyżki. Marcin, ja wiem, że tobie nie jest lekko. Sam pomyśl. Pokażesz im, że jesteś słabeuszem, który z byle powodu się zwalnia? Zrezygnujesz z kariery w takim przedsiębiorstwie? Z tak dużych zarobków? No tak, masz rację. Nie powinienem tak szybko się poddawać. Szczególnie, że idąc jego myślą i jego wartościami, no to chłopak czy mąż, który mało zarabia, to zły chłopak. Albo mąż. Tak, najlepiej w ogóle tak pogrupować ludzi, że ci, co dobrze zarabiają, są dobrzy, a ci, co źle, to są źli, nie? Na przykład jacyś tam, wiecie, strażacy, którzy... No dobra, no strażacy nie zarabiają jakoś pewnie mało, ale strażacy przez to, że mniej zarabiają od jakichś... przemytników narkotyków. To wiecie, przemytnicy narkotyków są git, a strażacy źli. Oczywiście, wybrali ciebie, właśnie ciebie, nie kogoś innego. To ty masz kierować tym oddziałem. Pomyśl o tym. No tak, to prawda. Tylko wiesz, nie możesz przejmować się kolegami, którzy są zazdrośni, Pawłowskim, który nie potrafi zapomnieć o starych urazach. Wiesz, jak to się mówi. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Nie pozwolę, by Pawłowski dalej mnie poniżał i łamał mi karierę. No, teraz to poznaję mojego ukochanego Marcina. Iga miała rację, że nie powinienem się tak szybko poddawać. Miałem jeszcze nadzieję, że Pawłowski już się wyładował i teraz nie będzie mnie niepokoić. Tak, szczególnie jeśli Ania chce się ciebie pozbyć, to na pewno już po prostu żadnych problemów Pawłowski nie będzie robił. Skądże? Szczególnie, że dosłownie każdy w tej firmie chce się ciebie pozbyć, więc nie wydaje mi się, żeby raz sobie pokrzyczeli i koniec. Po atakach ze strony Grzegorza atmosfera w dziale Marcina pogorszyła się jeszcze bardziej. Pracownicy ignorują jego wskazówki. To rozliczenie podatkowe zagranicznych dostawców usług w tym roku robi się inaczej. Nie wiem dlaczego. Bo od 2022 roku wprowadzono nowe zasady opodatkowania w związku z Polskim Ładem. Nie wie pan? Wiem, oczywiście. Co, myśli pan, że sam by na to nie wpadł? To proszę to poprawić. Teraz jestem zajęty. Rozumie to panie!
Marcinie! Boże, co to jest za firma? Co to jest za oddział? Jakim cudem on działa? Nie wierzę, że działa. Ten... Dlaczego jeszcze nikt nie zamknął tego oddziału? Albo nie wiem, nie wywalił tych wszystkich ludzi. Ten gościu tutaj nie chce poprawić jakiegoś tam... jakiegoś złego zeznania podatkowego czy czegoś takiego. Jakiegoś tam rozliczenia nie chce poprawić. Bo mu się nie chce w sumie. Tam po prostu szef coś krzyczy, a przy Ani tam chyba... Kurczę, może teraz ją molestuje właśnie, nie wiem. To może jednak ona nie chciała wkręcić tego naszego kontrolera? Nie wiem, zobaczymy. Panie Aniu! Co się stało? Nie. Znowu Pawłowski? Nie. Czemu ty się tu włóczysz? Idźże stąd! Idźże, czemu się włóczysz? Panie Grzegorzu! Niepotrzebnie go odepchnąłem, ale przed oczyma przeleciały mi wszystkie wydarzenia ostatnich dni. Jak płakała pani Ania, jak śmiali się ze mnie koledzy i Grzegorz, jak mnie upokarzał przy wszystkich. Po prostu nie wytrzymałem. Pracownicy natychmiast wzywają policję. Marcin jest aresztowany. Mężczyzna od razu trafia na komisariat. Bardzo mi się podoba, że tutaj po prostu, wiecie, zawsze jest popchnięcie kogoś i od razu policja, komisariat, pozew sądowy. Niszczymy komuś życie, bo ktoś kogoś popchnął. Czyli ja rozumiem, że to jest tam, wiecie, naruszenie, przemoc. Ale w paradokumentach zawsze jest tak, że nawet jak ktoś kogoś tylko popchnie, to się zachowują, jakby wymordował mu całą rodzinę. No ale teraz to jestem w stanie bardziej zrozumieć przez to, że ten szef jest osobą, no... zdecydowanie starszą, więc no mógł się tam przewrócić i umrzeć na przykład. Atak na przełożonego, ubliżanie podwładnym, molestowanie pracownic. Co? Skąd się to wzięło? Zeznań świadków. No chwileczkę. Przyznaję się do winy, oczywiście nie powinienem był rzucać się na Pawłowskiego. No ale zaczął mnie atakować, wymachiwać rękami, więc go odepchnąłem. No ale molestowanie pracownic? O czym pan mówi? Świadkowie twierdzą, że niejednokrotnie nakłaniał pan jedną z pracownic do bliskich kontaktów wbrew jej woli. Ja przeciwnie, sam ją broniłem przed molestowaniem. Tylko na moich oczach dwa razy płakała, skarżąc się na molestowanie przez Pawłowskiego. No ale świadkowie... Jeśli świadkowie, to moi podwładni, to wszystko jasne. Utopiliby mnie w łyżce wody. Zgadzam się z tym. Zgadzam się. I dobra, jednak wiecie co? Z tym molestowaniem pewnie też ta Ania składała zeznania. I razem cały oddział będzie zadowolony, że się pozbędą tego oto kontrolera, który za bardzo tam, wiecie, węszył, szperał jakieś... Bo wiecie, co to ma być, że jakiś kontroler coś kontroluje i sprawdza? Jakiś audytor robi audyt? No nie może tak być. Prawdziwy audytor powinien przyjść, powiedzieć może i robicie źle, ale mam to w dupie. W protokole wpiszę, że wszystko jest git. I idzie. Po spotkaniu ze śledczym Marcin pojechał do pracy, lecz tam dowiedział się, że jest zwolniony. Przygnębiony wraca do domu. O, Marcin, co tak wcześnie? Iga, zwolnili mnie. Jak to, za co? No popchnąłem Pawłowskiego. Boże, za co? No znowu to samo, molestował panią Anię. No wkurzyłem się i odepchnąłem go. Marcin, mówiłam ci, nie wtrącę się, nie mieszaj się w to. No nie mogłem się w to nie mieszać. Iga, jak możesz tego nie rozumieć? Rozumiem. Marcin, nie martw się. Na pewno znajdziesz pracę. Jesteś bardzo dobrym specjalistą. No ale wiesz, do czasu, aż to się wszystko nie rozwiąże, no musimy żyć z naszych oszczędności. No i widzicie, już skoro nie zarabia dobrze, to nie jest dobrym chłopakiem. Ale skoro on zarabiał dużo, tak zrozumiałem z tego, co ona mówiła, no bo mówiła, że dobrze płatne, no to może jakieś oszczędności mają i przetrwają to, wiecie, to śledztwo. Bo mam nadzieję, że jednak śledztwo wykaże, że to, co oni tam składali te zeznania, to głupota. Marcin, ja nie wiedziałam, że to tak wyjdzie i kupiłam nam samochód. Co? No, nie wiedziałam, że tak wyjdzie z tą twoją pracą. No ale jak mogłaś tego ze mną nie skonsultować? Wydałaś wszystkie nasze pieniądze? Tak. Chciałam nam zrobić niespodziankę. Marcin, wybacz mi. Że co? Zrobić nam niespodziankę! Po pierwsze, tylko jedna osoba może mieć to auto do użytku, no bo przepraszam bardzo, mieszkacie zupełnie gdzie indziej. Widujecie się tylko w weekendy, więc co będziecie się wymieniać tym autem? A po drugie, wyobrażacie sobie taką sytuację, wasza żona mówi, że zrobiła wam prezent, bo wydała wszystkie oszczędności na auto, którego nie chcieliście, nie potrzebujecie, nie wiem... Nie, w tym momencie powinni się rozstać, to jest za grube. Możemy zrobić tak, że będzie to prezent na moje urodziny, dobrze? Czy ty siebie kurde faja słyszysz?
prezent na twoje urodziny? Nie, no sama sobie kupiła prezent na urodziny za wspólne oszczędności, całe. Nie wiem, dajmy na to 100 tysięcy wydała na to auto, zbierali latami te 100 tysięcy i co? Ona sobie kupiła za to prezent na urodziny. Dobra, ja już teraz wiem, że ona tak naprawdę pewnie w tej Warszawie już ma nowego chłopa. Tutaj tylko z tego kasę wyciska ile się da. Jestem przekonany. I w tym momencie powinni się rozstać, bo to jest tak absurdalne. No nie, nie, to, ta kobieta jest obłąkana. Pamiętasz, marzyliśmy, że będziemy jeździć, podróżować samochodem do Budapesztu, do Berlina. No to fajnie, że macie samochód, tylko że teraz nie macie ani na paliwo, ani na nocleg nigdzie, więc no, możesz sobie podróżować na osiedlowym parkingu na przykład, nie? No dobrze. Oczywiście Iga pospieszyła się z zakupem samochodu. Wydała wszystkie nasze oszczędności. Ja myślałem, że będziemy z nich żyć, że wynajmę dobrego adwokata, żeby udowodnić swoją niewinność. Ale Iga tak marzyła o samochodzie, tak się cieszyła, że nic jej nie powiedziałem. Marcin czeka na Annę przed biurem. Chce dowiedzieć się, czy Pawłowski jej groził, żeby złożyła zeznania na jego korzyść. Dzień dobry, pani Aniu. Jak się pani ma? Dzień dobry, panie Marcinie. Co pan tu robi? Czekałem na panią. Ale po co? Ja niczym nie wiem. Panie Aniu, czy Pawłowski zastraszył panią, żeby pani mnie oskarżyła? Panie Marcinie, proszę mnie zrozumieć. Ale pani nie powinna bać się powiedzieć prawdy. Najpierw groził mi, potem pani. Co będzie dalej? Są dwie opcje. Albo faktycznie tak było, że jej groził, a w sumie teraz i tak już nic nie ma do stracenia, skoro jest zwolniony, więc dobrze, że ją dopytuje. No ale jest też druga opcja, że to wszystko ona zrobiła po to, żeby uzyskać jego stanowisko i teraz dalej będzie mu coś wkręcać, nie wiem. I dołoży jakieś zeznania, że znowu nawiedza mnie i molestuje. Pan nie rozumie, Pawłowski jest bardzo wpływowym człowiekiem, bardzo. Tym bardziej. Nie powinien nadużywać swojej władzy. Pani Aniu, proszę mi pomóc. Czego pan ode mnie chce? Żeby pani powiedziała prawdę śledczemu. Że Pawłowski zastraszył panią i innych tylko po to, żeby mnie oskarżyć. Mam wszystko opowiedzieć śledczemu? Tak. Dobrze, opowiem. Dziękuję. Razem się go pozbędziemy. Rozumie pani? Nasze słowo przeciwko jego słowu. Tak, pewnie ma pan rację. Od razu pójdę na policję. Tak się cieszyłem, że pani Ania mnie posłuchała i postanowiła mi pomóc. Rozumiałem, jakie to dla niej trudne, ofiary molestowania. Ale chciała mnie wesprzeć i sprzeciwić się wpływowemu człowiekowi. Albo jesteś naiwny i ona właśnie idzie na policję złożyć zeznanie w stylu ten gościu, co już złożyłam na niego wcześniej zeznania, że wiecie, że jest zły, to on teraz mnie nachodzi i próbuje jakoś wpłynąć na śledztwo. Może tak zrobić. Następnego dnia śledczy prowadzący sprawę wzywa Marcina na komisariat. Co pan wyprawia, panie Marcinie? Czy pan nie rozumie, że pogorsza pan sytuację, a zwłaszcza swoją? O czym pan mówi? Po co pan zastraszał Annę Borowską? Annę Borowską zastraszałem? Ona twierdzi, że złapał ją pan przed biurem i zaczął żądać, aby wycofała swoje zgłoszenie. Nie, nie, tak nie było. Poprosiłem, żeby powiedziała prawdę. Czyli żeby zmieniła zeznania. Rozumie pan, ona zeznawała pod naciskiem kierownictwa, znaczy się Grzegorza Pawłowskiego. Dobra, nie, ten nasz audytor to jest debil jednak. Naprawdę nie rozumiesz, że skoro ona przyszła tutaj powiedzieć, że ją tam zmuszałeś do czegoś, to co wcześniej się działo, to jest wszystko ustawka, żeby ci wywalić i żeby ona mogła zająć twoje stanowisko. Pamiętacie, jak na początku mówili, że o, ktoś z naszych powinien to stanowisko objąć? No i do tego dążą. No dlaczego pan tak uważa? Bo to wiem. A ja widzę sytuację odwrotną. Próbuje pan naciskać na pokrzywdzoną, aby zmieniła swoje zeznania na pana korzyść. A taka sytuacja jest niedopuszczalna. Nie naciskałem, tylko poprosiłem. No Anna Borowska stwierdziła, że pan zażądał. Nie, źle mnie zrozumiała. No tak czy inaczej zbadamy to. Po wizycie na komisariacie Marcin idzie do adwokatki. Pani mecenas od razu zapoznaje się ze sprawą klienta. Pomyślałem jeszcze, że w okolicach naszego biurowca może być jakiś monitoring. Rozmawiałem tam dwa razy z Anną Borowską. Może coś słychać. Mówiła przecież, że Pawłowski ją prześladuje i się go boi. Rozumiem, panie Marcinie, natomiast monitoring uliczny najczęściej rejestruje jedynie obraz, nie rejestruje dźwięku. I przede wszystkim, proszę pana, to Jezu, on nadal próbuje bronić tą Anię, a przecież to jest tak oczywiste, że ona chce go po prostu wydymać, no wywalić go. A w drugim zgłoszeniu Anna Borowska napisała, że groziłem jej, żeby zmieniła swoje zeznania, że była bardzo przestraszona. A my przecież tylko rozmawialiśmy. Ja byłem spokojny, ona była spokojna, zgadzała się ze mną. To będzie widoczne i bez słów. To, o czym pan mówi, panie Marcinie, nazywa się komunikacją niewerbalną, inaczej mowa ciała czy język ciała. Oczywiście zażądamy tych nagrań. Niestety, pan Koczarek bardzo skomplikował swoją sytuację tym, że próbował się skontaktować i osobiście porozmawiać z pokrzywdzoną Anną Borowską.
On oczywiście twierdził, że był spokojny i grzecznie prosił. Natomiast ona mogła potraktować to jako agresję. Szczerze, nie. Nie mogła tego potraktować jako agresję. Mogła jedynie udawać, że tak było, żeby mu zaszkodzić. Bo nie, w jakim świecie niby to miałaby być agresja? On dosłownie chce jej pomóc, bo myśli, że ona faktycznie jest molestowana przez tego szefa. A według mnie to jest po prostu przekręt, żeby go wywalić. Marcin postanawia zwrócić się do agencji pracy, żeby znaleźć nową, dobrze płatną posadę. Emilia? Boże, to była Emilia. Moja była żona. Nie spodziewałem się, że ją tu zobaczę. W ogóle się nie zmieniła. Przez ten cały czas, kiedy chodziłem po mieście, po znajomych miejscach, podświadomie czekałem na spotkanie z nią. I oto spotkaliśmy się. Dobra, skoro tak bardzo za nią tęskniłeś, to tym bardziej związek z twoją żoną nie ma sensu. Po pierwsze, no bo widzicie się tylko w weekendy, a po drugie, wydała całe wasze oszczędności, żeby sobie kupić auto. Sobie tak naprawdę, sobie, no nie udawajmy. Więc po prostu rozstańcie się, to jest bez sensu. Marcin, co ty tutaj robisz? Szukałem rekrutera, potrzebuję pracy. Ale nie, ja się pytam, co robisz w Legnicy. No a co, ojciec ci nie powiedział? Miesiąc temu zostałem skierowany do Legnicy, żeby zostać kierownikiem działu. No to nie rozumiem. Skoro zaprosili cię, żebyś został kierownikiem działu, to po co przychodzisz tutaj szukać pracy? No to wszystko dzięki twojemu ojcu. Nie, no jasne. Według ciebie to zawsze wszystkiemu winien był mój ojciec. Tym razem naprawdę jest winny. Sfabrykował oskarżenie przeciwko mnie. Po prostu złapił mnie w pułapkę. Zwolnili mnie bez wyjaśnienia sprawy. Tata, sfabrykował oskarżenie przeciwko tobie. No, ja rozumiem, że nigdy za tobą nie przepadał, ale czegoś takiego to by nie zrobił. Przecież go znam. No jasne, nie wierzysz mi. Zawsze chodziłaś u niego jak na pasku. Jak małe dziecko. Nieprawda. Najwidoczniej to prawda. Bo tamten gościu faktycznie jest bardzo niefajnym człowiekiem, ten Pawłowski. A ona tutaj, nie, on by nigdy czegoś takiego nie zrobił. Nie, wcale. Bro. Zrobiłby pewnie i gorsze rzeczy. I pewnie zrobił te gorsze rzeczy, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Nie wiem, pewnie jeszcze jest coś gorszego. Gdybyś chociaż tak raz mnie posłuchała, wyjechalibyśmy razem do Warszawy i nie rozstalibyśmy się. Czyli co, to wina mojego ojca, że 2 dni balowałeś i do domu nie wracałeś? Tak, ciągle wtrącał się w nasze życie. Emilia, przepraszam. To wszystko spadło na mnie. Jestem bez pracy, nie mogę wyjechać, mam zakaz opuszczania miasta. A twoja żona wydała całe oszczędności na samochód. Dla siebie w sumie, no dosłownie dla siebie, bo powiedziała, że to prezent na jej urodziny. Jezu, niesamowite to jest. No proszę, wybacz. Nie, okej, nie ma co wracać do tego. Usiądź proszę, poszukam jakiejś oferty. Ma być, rozumiem, zgodnie z twoimi kwalifikacjami, tak? Tak. Mhm. Więc dam ci formularz, wypełnisz go, a w międzyczasie opowiedz mi o przyczynach zwolnienia z poprzedniego miejsca pracy. Okej. Nie spodziewałam się spotkać Marcina w swojej agencji pracy. Zwłaszcza po tylu latach. Bardzo się zmienił, spoważniał i zmężniał. Kiedy byliśmy małżeństwem, to był zupełnie nieogarnięty. Nie potrafił długo utrzymać jednej pracy, nosił długie włosy i podarte dżinsy. Długie włosy! Oj tak, widzowie, długie włosy są niepoważne, tak, tak. Oznaką najwyższego męstwa jest łysa glaca, tak? Powagi. Widzicie, jak ja jestem poważny? Na odcinkach, w realnym życiu jeszcze bardziej. Więc wiecie, łysa bania to jest taki symbol powagi. Dlatego przez cały ten odcinek, ani przez sekundę nie byłem niepoważny. Marcin wraca do domu. Mężczyzna nie chce mówić, idzie o spotkaniu z byłą żoną. Marcin, zaraz zrobisz dziurę w tym talerzu. No, przepraszam, zamyśliłem się. Byłem gdzieś u rukoterki. Marcin, telefon. Iga, to z agencji pracy. No to dlaczego nie odbierasz? Myślę, że to będą dobre wiadomości. Emilio? Marcin, wybacz, mam dla ciebie złe wiadomości. Oferty pracy są, ale nikt nie chce z tobą rozmawiać. No nic dziwnego, skoro toczy się śledztwo przeciwko niemu. Ale tak czy siak, ja jestem za tym, żeby on wrócił do tej Emilii, a swoją tą żonę, żeby, no proszę, żeby się rozwiedli. Żeby było szybciej, to już za porozumieniem, wiecie, żeby on oddał jej żeby auto zostało przy niej. Ale naprawdę, nie, to jest moment, w którym zrobiła coś takiego, to jest moment, w którym ten związek nie ma sensu. Bo to nie chodzi po prostu o kasę, to chodzi o, kurde, no jakieś wspólne podejmowanie decyzji. Jak możesz wydać wszystkie oszczędności i to nie na coś takiego turbo potrzebnego, tylko na jakiś samochód, który ci się spodobał i to nie swoją kasę, tylko wspólną. No tak prosto, bez wiedzy męża, no. No jasne, twój ojciec już się o to postarał. Rozpuścił o mnie plotki. Marcin, ale po co miałby to robić? Mści się na mnie za ciebie, za to, że zniszczyłem ci życie.
Przestań, on nie jest taki. Owszem, jest wybuchowy, ale mściwy na pewno nie. Na pewno jest mściwy, na pewno jest wybuchowy, na pewno jest złym człowiekiem i przede wszystkim, no kurde, to jest oczywiste, że po prostu ci ludzie z firmy chcą się go pozbyć, od początku go nie lubią, więc no halo. Zrobią wszystko, żeby dotrzeć do tego celu, a jako już nie mają kręgosłupa moralnego. Może nawet ten Pawłowski w ogóle nie ma kręgosłupa, tak łatwo się przewraca. Nie wiem, zrobią wszystko. Jak zwykle go bronisz. Tak czy inaczej, każda firma w twojej branży w Legnicy już wie, że jesteś. Cytuję, niezrównoważony, wybuchowy, nie dajesz spokoju pracownicom i podnosisz rękę na ludzi. Ale ma tytuł, co? Ja sobie chyba taki opis ustawię na YouTubie. Niezrównoważony, zgadza się, tylko nie bije nikogo. Kurczę, no. Czyli nie pasuje do mnie ten opis. Muszę zacząć bić ludzi. I tak już starsze panie na chodniku myślą, że jestem jakimś bandziorem, no bo jestem łysy, to czemu by faktycznie nie zacząć bić ludzi? No. Kto dzwonił? Wydawało mi się, czy mówiłeś Emilia? Nie, to w sprawie pracy. W sprawie pracy? Tak, mają jakąś super ofertę dla mnie. Jutro pójdę i poznam szczegóły. Tylko pamiętaj, nie możesz brać pierwszej lepszej, nie sprzedawaj się tanio. Jesteś świetnym specjalistą, musisz znać swoją wartość. No. W skrócie, musisz dużo zarabiać, bo wiecie, paliwo teraz drogie, a ona chce sobie pojeździć swoim nowiutkim samochodem. Nie, dla mnie to jest oczywiste, że ona po prostu tylko chce dymać go na kasę, bo normalna osoba nie robi czegoś takiego, że wydaje całe oszczędności na samochód bez wiedzy drugiej połówki. No oczywiście. Nie lubiłem kłamać i starałem się tego nie robić. Ale gdybym powiedział Idze, że spotkałem się z Emilią, byłoby jeszcze gorzej. Marcin nie może zapomnieć o rozmowie z Emilią, dlatego więcej nie chce się z nią spotykać. Przyszedłem powiedzieć, że rezygnuję z twoich usług. Nie musisz już szukać dla mnie żadnych ofert i w ogóle. Marcin, wybacz mi. Co? No wybacz, bo nie powinnam ci mówić takich rzeczy. W końcu umawialiśmy się, że nie wracamy do przeszłości. No nie, nie przepraszaj. To ja nie miałem racji. Nagadałem pasku do twoim ojcu. No to co, nie mam co liczyć na pracę w swojej branży? Póki co nie, ale no dobrze, że nagadał na tego ojca, bo on jest złym człowiekiem. I wszyscy w tej firmie są złymi ludźmi. No dobra, ale już teraz zacznijcie gadać o tej przeszłości i się pocałujcie. Tylko pierw nie, jednak pierw się rozwiedź z żoną. No, ale może coś jest coś innego, no ja jestem gotowy. No wiesz, u nas się plotki szybko rozchodzą. Tak, małe miasto. Reputacja biegnie przede mną. Ja szukałam dzisiaj jeszcze rano w firmach z twojej branży i niestety nic. No właściwie jest jedna oferta, ale raczej nie będziesz nią zainteresowany, także szkoda gadać. Ale zgadzam się, na cokolwiek, no muszę przecież czegoś żyć. Stanowisko sprzątacza. Żarty sobie robisz? No nie! Gościu, mówisz, że na wszystko się zgodzisz i co, tak reagujesz na stanowisko sprzątacza? Ale poczekajcie, cofnijmy chwila. Ale proszę, umowa o pracę. O, nie na śmieciówce, tylko proszę, umowa o pracę. Dobra, nie narzekaj, nie masz wyboru, bo twoja żona wydała wszystko na samochód, więc albo to weźmiesz, albo nie wiem, nie będziesz miał za co żyć. Ja, specjalista wysokiej klasy, kierownik działu, twoim zdaniem mam jeździć na szmacie? Nie, dobra, wiecie co, jak powiedział jeździć na szmacie, to chciałem to jakiś nieodpowiedni żart zrobić czy coś. Ale po prostu powiem, że irytuje mnie to, jak on traktuje sprzątaczy. No coś złego w byciu sprzątaczem, sprzątaczką, obojętne. Gdyby nie sprzątacze, to pan kierownik by chodził po, nie wiem, brudnych podłogach. I co, czy jest to mniej potrzebna praca? Patrząc na to, jak wygląda praca w tej firmie, to myślę, że sprzątacza pozycja powinna być ważniejsza niż jakiegoś tam kierownika. Bo tam ogólnie myślę, że oni w ogóle nie pracują, tylko tak siedzą i udają, że pracują. No ale to jest oferta w dziale utrzymania czystości na terenie miasta. Mam zamiatać ulicę. No sam przecież powiedziałeś, że potrzebujesz czegokolwiek, że musisz czegoś żyć. Ale nie ze sprzątania! Sam przecież powiedział, że potrzebuje jakiejkolwiek pracy. A czy praca sprzątacza była tak hańbiąca w jego sytuacji? Ja wiem, że jest taka stigma, nie? Że są prace, które hańbią, czy coś takiego, no ale ja tak nie uważam na przykład. No. To, że ktoś jest sprzątaczem, to nie znaczy, że jest gorszym człowiekiem niż jakiś kierownik. Bo uwaga, nie wiem, kierownik może być debilem i mu się pofarciło w życiu, nie wiem, miał bogatych rodziców, został kierownikiem czegoś tam przez znajomości. A może ten sprzątacz na przykład, nie wiem, jest oczytanym człowiekiem. Albo nie, albo po prostu człowiekiem o dobrym sercu. I to chyba bardziej definiuje człowieka niż jego praca. Lepsze to niż nic. Oczywiście mógł wytrzymać, dopóki nie znajdę nic lepszego, albo dopóki jego sprawa nie zostanie rozwiązana. Kilka dni później Iga obchodzi urodziny. Marcin za ostatnie pieniądze kupuje szampana, jedną różę i sam piecze szarlotkę.
Wszystkiego najlepszego, kochanie. Marcin, co za niespodzianka, dziękuję. A dostanę jeszcze jakiś prezent? No to jest właśnie dla ciebie prezentem. Gdzie? Ciasto, szampan i ta jedna róża? No Iga, wiesz, że mam teraz ciężko. Zresztą ustaliliśmy, że samochód, który kupiłaś, jest prezentem na urodziny. Wyszło na to, że sama sobie prezent zrobiłam, tak? Świetnie. Przecież jak ja wszystkim to powiem, to mnie wyśmieją. O ja czy wy to słyszycie, widzowie? Dostała na urodziny i to nie, że sama sobie sprawiła, bo to ich wspólne oszczędności, więc dostała samochód. Określmy, że nie wiem, za 100 tysięcy. I teraz narzeka, że nie dostaje jeszcze jakiegoś prezentu na urodziny? 99% ludzi nigdy w życiu nie dostanie takiego prezentu. A ona narzeka, bo... Bo jest posrana po prostu. To małżeństwo nie ma sensu i jej zależy tylko na pieniądzach. Ona jest po prostu blacharą, golddigerką. Iga! Marcin! Ja mam dzisiaj urodziny, dlaczego ty mi to robisz? Przecież twoje problemy to nie moja wina. Nie zgadzam się. Problem braku oszczędności to jest twoja wina, bo kupiłaś samochód, którego nie potrzebujecie. Boże, co za wredna roszpla, no. Iguś, kochanie. Nie moja wina, że zwolnili ciebie z pracy i że się nie dogadujesz z kolegami. Rozwiążę wszystko. Wybacz mi, mam gorszy okres w życiu. Gościu, bądź asertywny. Kiedy twoja żona... Nie, wiecie co, gdyby to była moja żona, to już po tym akcie, kiedy kupiła sobie samochód, bez mojej wiedzy, tak, wiecie, no, za nasze wspólne oszczędności, no to już byłby koniec tego małżeństwa i ona jeszcze teraz coś takiego gada, a on zamiast powiedzieć, nie, wiesz co ty gadasz, w ogóle ty jesteś obłąkana, idź stąd, koniec z nami. To on co? O, przepraszam, kochanie. Oj, znajdę lepszą pracę i ci kupię drugi samochód, wiesz, żebyś mogła dwoma naraz jeździć, o. Nie wiem, gość, grow some balls, wyhoduj sobie jajeczka. Marcin, przecież znalazłeś pracę, tak? No tak, to super oferta, perspektywiczna, lepsza od tej ostatniej. Jest nawet szansa, że przeniesiemy się z powrotem do Warszawy. Dobre wynagrodzenie, biuro w samym centrum. Naprawdę? No tak. Musimy poczekać miesiąc, dostanę wypłatę i urządzić takie urodziny, o których marzyłaś. Iga pochodziła z zamożnej rodziny. Jej ojciec całe życie pracował. Matka była gospodynią domową. Ale to matka rządziła całą rodziną. Ciągle sztorcowała męża. Pracuj, pracuj. Dla żony, dla córki. Porównywała go z mężami swoich przyjaciółek. U Igi ukształtował się właśnie taki schemat stosunków w rodzinie. Okej, jest wredną jędzą i obłąkana, ale to ty sobie ją wybrałeś jako żonę, to po pierwsze. A po drugie, nadal z nią jesteś i jeszcze ją przepraszasz, nie wiem. To nie jest normalne, widzę. Gotuję się po prostu i nie tylko dlatego, że jest gorąco, po prostu jestem tak już wkurzony na tą żonę i na tą całą sytuację. Ale na głównego bohatera też jestem wkurzony, bo się zachowuje jak debil. Nazajutrz Marcin przyjeżdża do Emilii, żeby dowiedzieć się o pracę sprzątacza. Przez to, że okłamał Igę, musi się zgodzić na to stanowisko. Zgadzam się na tą ofertę, którą mi proponowałaś. Marcin, ja przemyślałam temat i może faktycznie powinieneś zaczekać. Będę się rozglądać za ofertami. No jakby nie patrzeć, za kilka miesięcy wszyscy zapomną o tej nieprzyjemnej sytuacji. Ale muszę za coś żyć, razem z żoną, więc biorę to, co jest. Masz żonę? No tak, ożeniłem się rok temu. Ma na imię Iga. Wychodzi na to, że ją też zawiodłem, tak jak ciebie kiedyś. Tylko Emilię zawiodłeś tym, że nie wiem, chlałeś, zdradzałeś ją, a aktualną żonę zawiodłeś tym, że co? Że nie stać cię na drugie auto, że tylko jedno auto dostała na urodziny za 100 tysięcy, no proszę cię. To jest normalne, że jak masz żonę, to musisz na każde urodziny przynajmniej dwa samochody jej kupować, no. Wszystkie kobiety, które to oglądają, pamiętajcie, jeśli mąż wam nie da dwóch samochodów na urodziny, to nie jest mąż, to jest jakiś diabeł. Pierdziele. Ja na przykład akurat tak się składa, że też Emcia, moja ukochana, miała urodzinki wczoraj, jak to nagrywam, to wczoraj. I wiecie, co jej kupiłem? Lego. I była bardzo szczęśliwa, bo to było super Lego z minionków, a dlatego, że my pierwsze nasze spotkanie to poszliśmy na minionki w garniturach, więc to takie symboliczne, prawda? Więc cóż, no ja chyba też jestem najgorszym chłopakiem na świecie, bo nie kupiłem jej dwóch samochodów, nawet jednego nie kupiłem jej samochodu, no. Kurde, jestem najgorszy. Aż idę sobie herbaty dorobić, żeby się uspokoić na to, jaki jestem najgorszy. No ale Marcin, umawialiśmy się, że nie wracamy do spraw z przeszłości. No tak, przepraszam, ale wiesz, tu w Legnicy ostatnio wszystko przypomina mi te czasy, kiedy byliśmy razem. Idąc ulicą, wracają wspomnienia. Wiesz, ostatnio przechodziłem koło tego domu, w którym wynajmowaliśmy mieszkanie.
No, chociaż ciężko to nazwać mieszkaniem. No, raczej mansardą. Za to w oknie było widać niebo. Widzicie różnicę? Ta kobieta z nim była, kochała go, nawet kiedy byli biedni, ale zachwyciła się chociaż tym, że nie wiem, było widać niebo przez okno. Tak. A aktualna kobieta? Samochód za 100 koła, na urodziny to za mało. No i co zrobisz? Znaczy, ja wiem, co powinien zrobić. Rozstać się z tamtą i być znowu z tą. Tylko, że teścia znowu by miał nieznośnego. Pamiętasz, jak tam było zimno? A właścicielka to skąpiradło. Pamiętasz, jak mówiła? Po co wam ciepło w nocy? Przytulcie się mocniej i tyle. Po co my braliśmy ten ślub? Byliśmy przecież jeszcze dziećmi. Ja cię kochałem. Myślałem, że to na zawsze. No, ja też cię kochałam, ale jak się ma 20 lat, to trudno, żeby coś było na zawsze. A pamiętasz, jak to zrobiliśmy? No pewnie. Wracaliśmy z uczelni, zdaliśmy jakiś egzamin, chyba z ekonomii, nie? I zobaczyliśmy Urząd Stanu Cywilnego. Myśl przeszła błyskawicznie. To, że mieli 20 lat, to nie znaczy, że nie mogło to trwać wiecznie, tylko no on ją chyba zdradził, tak? Zdradzał ją, więc no... Tak, jeśli kogoś zdradzasz, to prawdopodobnie nie będzie to trwać wiecznie, w sensie ten związek. No. A miesiąc później byliśmy już małżeństwem. A pamiętasz, jak się tata wściekał, kiedy się dowiedział? Oczywiście. Za co ty ją utrzymasz? No, a potem w ogóle zerwał z nami kontakt. No i wynajęliśmy tą mansardę. Dobre to były czasy. Pomyślałem, jak bardzo Emilia różni się od Igi. Wiem, nieładnie z mojej strony porównywać je. Patrząc na to, jak zachowuje się Iga, to porównuj, porównuj. Takiej nie cierpię, że porównuj. Ale przypomniałem sobie wczorajszą rozmowę z Igą i życie z Emilią. Emilia nigdzie nie narzekała na brak pieniędzy, ale cieszyła się, gdy okazywałem jej uczucia. Wspierała mnie, wierzyła we mnie. Byłem głupi, że dopiero teraz to zrozumiałem. Po spotkaniu z Emilią Marcin pojechał do miejskich służb komunalnych, gdzie wydano mu kombinezon roboczy. Mężczyzna ukrywa go przed żoną, gdy nagle pojawia się u niego kolega z pracy. Przepraszam, że tak cię nachodzę bez uprzedzenia, ale możemy porozmawiać? No wejdź, herbaty? Tak, poproszę. Właściwie to mamy zakaz spotykania, bo przecież jesteś świadkiem w mojej sprawie. Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Twój adwokat uprzedził mnie o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. A przecież wszyscy jej uwierzyliśmy. Anka tak przekonująco mówiła nam, jak ją molestowałeś. Płakała. Grzegorza aż serce rozbolało. O, proszę. Czyli faktycznie Ania od początku była manipulatorką i to wszystko zrobiła po to, żeby zająć jego stanowisko. No, kto by się spodziewał? W sensie, nie powiem, że byłem w 100% pewny, że tak będzie. Znaczy, aż do momentu, aż ona poszła na policję. No, wtedy już wiedziałem. Ale wcześniej, no, to miałem wątpliwości. Ale jak już poszła na policję i składała fałszywe zeznania, to... No, to chyba oczywiste, że już chciała go się pozbyć. No, czyli złożyliście zeznania według słów pani Ani. Nawet nie próbowaliście tego wyjaśnić. Tak. Powiem więcej. Bardzo chętnie jej uwierzyliśmy. Co takiego wam zrobiłem, że jesteście w stanie wsadzić mnie do więzienia? Po prostu przyjechałeś. Taki typowy warszawiak. Patrzyłeś na nas z góry. Co ty gadasz? Nie patrzył na was z góry, po prostu chciał naprawić to, co tam było złe. A wy właśnie patrzyliście na niego z góry i się zachowywaliście jak jakieś dzieciaki w przedszkolu obrażone. No, to po pierwsze. A po drugie, on nie jest warszawiakiem. Gościu zdecydowaną większość swojego życia spędził w Legnicy. Jeśli ja mam 22 lata, a mam faktycznie, i przez te całe 22 lata cały czas mieszkałem w Dąbrowie Górniczej. Nigdy nie zmieniłem miejsca zamieszkania tak naprawdę. I teraz na rok bym wyjechał do Warszawy, to co? Mówiliby, że jestem warszawiakiem i że o, typowy warszawiak? No. Ja patrzyłem na was z góry. Przecież było na odwrót. Pomagałem wam, doradzałem. Zrozum. Byliśmy już, jakby to powiedzieć, uprzedzeni jeszcze przed twoim przyjazdem. Nie chcieliśmy cię, zanim jeszcze w ogóle się pojawiłeś. Rozumiesz? Czyli to Pawłowski was tak nastawił? Nie, to Anka. Anka nas tak przeciwko tobie nastawiła. Tyle, że po prostu dopiero teraz to zrozumiałem. Pani Ania? Myślałem, że to Pawłowski nastawiał was przeciwko mnie. Nie. No bo jesteś debilem, no.
Przecież w momencie, kiedy ona złożyła fałszywe zeznania, które miały ciebie obciążyć, no to od razu powinieneś się domyślić, że ona coś kręci. I może jednak ten Pawłowski, ten jego były teść, nie jest aż taki zły, tylko no może faktycznie on uznał, że no tu jest, zachodzi jakieś molestowanie, więc chciał temu przeciwdziałać, to by było logiczne, nie? No ale pani Ania jest po prostu diabłem i mam nadzieję, że za to oczernianie, za te kłamstwa pójdzie do więzienia. Ale pewnie nie pójdzie, na pewno nie pójdzie, bo zawsze te konsekwencje w paradokumentach są za małe. Powinna dożywocie dostać. Gdyby to ode mnie zależało, tak by było. Oczywiście, słyszałem jak na ciebie krzyczał, ale to nie on. Rozmawiałem z twoim prawnikiem i powiedziałem mu, że w rzeczywistości nie widziałem jakichkolwiek niewłaściwych zachowań z twojej strony wobec Anki i że po prostu powiedziałem mu jej słowo. Dzięki, Piotrek. Mam nadzieję, że to pomoże. Mam dla ciebie coś jeszcze. Dziwisz się. Zgadnij, kto dostał twoje stanowisko. No, oczywiście pani Ania. Nie. Ja. Chociaż wcale tego nie chciałem. Początkowo myślałem, że najbardziej nadaje się na stanowisko kierownika tego działu, ale teraz koniec końców jakoś sobie nie radzę. Brakuje mi wiedzy. Postanowiłem się skonsultować z Anką i spójrz, doradziła mi w ten sposób. Niech zgadnę, doradziła ci, żebyś gdzieś tam wyżej posłał list, że ty się nie nadajesz, Anka powinna dostać to stanowisko. No ale przecież to jest nieprawidłowe. Urząd Skarbowy wlepił wam karę. Tak jest dobrze. Piotr przyznał, że złożył zeznania tylko na podstawie słów pani Ani i że to nie Pawłowski nastawiał kolegów przeciwko mnie, lecz ona. Niczego już nie rozumiałem. To Pawłowski i Ania byli wspólnikami? Ty tak na serio? Po prostu Ania chce zdobyć twoje stanowisko, chciała i teraz też chce pewnie zlikwidować tamtego drugiego gościa, co faktycznie dostał to stanowisko. A Pawłowski może po prostu nie miał pojęcia, że Ania taka jest i nadal nie ma. I wiecie, skoro i tak był wcześniej źle nastawiony do swojego byłego zięcia, tak się mówi? No to nic dziwnego, że potem tej Ani uwierzył. Marcin już od kilku dni pracuje jako sprzątacz. Okazuje się, że wyznaczono mu pracę w tej samej dzielnicy, gdzie znajduje się wynajęte przez niego mieszkanie. Co ty tutaj robisz? No to co widzisz? To jest to twoje perspektywiczne stanowisko? To? No, musimy z czegoś żyć. Boże, co za wstyd! Ale... Nie dotykaj mnie! Gościu zapieprza tutaj na sprzątaniu. Po to, żebyś ty sobie mogła jeździć swoim samochodem za 100 tysięcy na urodzinki, co dostałaś. Czy dostałaś, sama sobie kupiłaś za wspólne pieniądze. I ona narzeka. No nie, proszę cię, posprzątaj ją. Uznaj ją za śmiecia, którego trzeba wyrzucić, bo tym właśnie ona jest. Tak, wybacz. Nie dotykaj mnie, Boże, za co? Co ja powiem rodzicom, przyjaciółkom, że jestem teraz żoną śmieciarza? No ale Iga, to przecież tymczasowe. Ja już wszystkim opowiedziałam, że urządziliśmy się tutaj, kupiliśmy samochód, planujemy dziecko, że wrócimy do Warszawy na wyższe stanowiska. I co teraz? Iga, posłuchaj mnie. Nie, koniec. Ja mam dosyć twoich kłamstw, twoich ciągłych problemów. Ale Iga... Nie, koniec, odchodzę. Iga, porozmawiajmy, nie... Zostaw mnie. Gdzie ty na pamięć, śmieciarzu? Chwilę później do Marcina podbiega Emilia. Po pierwsze, rozumiem, że go uderzył, bo myślał, że może, nie wiem, tam atakuje kobietę, tylko czemu go wyzywał jakby od śmieciarza, mimo to, że znaczy, no jest sprzątaczem. Ale co w tym złego? Nic. I patrzcie, że akurat Emilia była w tym samym czasie. Patrzcie, jakie to są zbiegi okoliczności zawsze w paradokumentach. W tym samym miejscu, w tym samym czasie był i nasz główny bohater, i jego żona, i jego była żona. Cóż za przypadek? Marcin. Marcin, co ci jest? Emilia? Może ja wezwę pogotowie? Nie, nie trzeba, wszystko w porządku. Ale co się stało? A nic, tak chciałem sobie poleżeć i odpocząć. A co ty? Zabierasz mi pracę temu sprzątaczowi? Źle się czujesz? Nie, skąd ten pomysł? Znam cię, jak zaczynasz intensywnie żartować, to znaczy, że z tobą jest źle. No tak, zapomniałem, jak dobrze mnie znasz. Dobra, powiedz jej w tym momencie, że ją kochasz i chcesz do niej wrócić, a twoja aktualna żona to jest tempadzida i nie ma sensu z nią być. Właśnie zostawiła mnie żona. Za co? Miała dość mnie, moich problemów, wszystkiego.
Szczerze mówiąc, rozumiem ją doskonale. Aha, rozumiesz ją doskonale. No to niestety diagnoza psychologiczna moja twojej osobowości jest taka, że jesteś debilem. Bo normalny człowiek nie jest z kimś dlatego, że ma pieniądze, tylko dlatego, że się kogoś kocha. Wiem, że to może być tutaj dla nich jakiś szokujący koncept, szokujący pomysł. No ale generalnie w związkach chodzi o to przeważnie, że się kochają ludzie, nie? Uszła za mąż za człowieka sukcesu, z perspektywami, z oszczędnościami. A została żoną sprzątacza, z groszowym wynagrodzeniem i ze sprawą karną. No ale przecież to minie. Ja to rozumiem, ale Iga nie chciała czekać. Marcin, nic się nie martw, ja ci we wszystkim pomogę i będzie dobrze. Iga mnie zostawiła, a Emilia zrozumiała, wspierała i chciała mi pomóc. Tego samego dnia Iga zostawiła męża i wyjechała do Warszawy. Kilka dni później do Marcina przychodzi zaniepokojony Piotr. Piotr? Co się stało? Grzegorz jest w szpitalu. Z zawałem. Nie odbiera. Kto? Jego córka Emilia. A co było przedtem? Zanim się źle poczuł? Rozmawiał z Anką. No oczywiście, że rozmawiał z Anką. Ty, a może Anka, to ona celowała jeszcze wyżej, chciała się pozbyć szefa, żeby zostać szefem oddziału. O. Chyba, że po prostu celowała w tego kierownika, ale się nie udało, bo ktoś inny to dostał, więc uznała, że zostanie szefową, mordując szefa. Krzyczał na nią w jego gabinecie. A co konkretnie? Jakieś strzępki zdań w stylu, jak tak można, niewinnego człowieka. Potem usłyszeliśmy huk, okazało się, że Grzegorz się przewrócił. Wezwaliśmy pogotowie i zabrano go do szpitala. Marcin do późnego wieczora czeka na Emilię przed szpitalem. Nikt nie odbiera. Emilka, ja wierzę, że wszystko będzie dobrze. Patrzcie, oni się wspierają. Kurczę, to jest chyba miłość. Wiecie, co by powiedziała jego żona, gdyby on był w takiej sytuacji, jak teraz jest Emilia? Jego żona by powiedziała tak. No ale to nie jest moja wina, że twój tata jest w szpitalu. No przecież to... Weź mnie w ogóle, nie zawracaj mi tym głowy. Przecież twoje problemy to nie są moje problemy. Przecież co z tego, że jesteśmy małżeństwem? No co z tego, no? Halo. Jedyne, co jest wspólne, to kasa, a nie problemy, w sensie wspólne. No ja mogę wydawać. Nie pozwolili mi nawet wejść. Wzięli go na operację. No co jeśli on umrze? To nie będzie żył. Nie, dobra, nie, przepraszam, widzowie. Twój tata jest silny, poradzi sobie. Pamiętasz, jak był dumny, że w wieku 50 lat potrafi podciągnąć się dużo więcej razy niż ja? No tak, z tego zawsze był dumny. A jak próbował przyuczyć nas do biegania? Wpadał o 6 rano? Też pamiętam. My byliśmy tacy niewyspani, bo całą noc uczyliśmy się do egzaminów. I jak to wtedy mówił? Uczyli się do egzaminów, bro. Biegnij, jeśli możesz, idź, jeśli powinieneś, pełznij, jeśli musisz, ale nigdy się nie poddawaj. Emilka, on się nie podda. To brzmi jak coś, co ktoś miałby w opisie na Instagramie. Never, never give up! Wiecie, jakiś taki coach motywacyjny, guru. Pamiętaj, jeśli nie możesz biec, chodź. Jeśli nie masz nóg, lataj. Jeśli nie masz skrzydeł i rąk i nóg, nie wiem, wymyśl coś. I tak nie ma wymówek. Jeśli nie żyjesz, trudno. Dąż do sukcesu nieżywy. Odżyj. Powerade. Padłeś, powstań. Moment. Halo? Marcin? Operacja się udała. Panie Marcinie, mamy nagrania z monitoringu naprzeciwko pańskiego biura. Słychać na nich cokolwiek? No niestety nie. Tak jak mówiłam, ten monitoring rejestruje jedynie obraz, nie rejestruje dźwięku. Natomiast poprosiłam o pomoc eksperta w zakresie komunikacji niewerbalnej i z jego ekspertyzy wynika, że pani Anna Borowska w rozmowie z panem jest bardzo spokojna. I mimika, gesty, postawa wskazuje, że w żaden sposób się pana nie boi. Również pana zachowanie na monitoringu pokazuje, że nie przejawia pan w żaden sposób agresji wobec pani Borowskiej. Zatem ta opinia jest potwierdzeniem tego, co pan wcześniej mówił. Kurczę, nie. Według mnie on zastosował agresję, bo jeśli rozmawiasz z kobietą i jednocześnie nie kupujesz jej dwóch samochodów, drogich oczywiście, no to tak właściwie to jest przemoc. Ale czy to nam pomoże? Na pewno nie zaszkodzi. Myślę, że te argumenty możemy w sądzie użyć. Emilia zdaje sobie sprawę z tego, że jej ojciec miał zawał przez to, co usłyszał od Anny Borowskiej. Postanawia sama z nią porozmawiać. A wiecie co, od początku ta Emilia mi się wydaje najbardziej rozważną tutaj osobą, więc ja myślę, że ona tą tępą dzidę Anię jakoś podejdzie, nie? Dziękuję, że zgodziła się pani spotkać. Nasza agencja pracy prowadzi badanie dotyczące obecności kobiet w tej typowo męskiej branży. To prawda, nie mamy tu kobiet. Powiedziała to kobieta. Pani jest jedyną w tym oddziale, tak? Tak.
Pani Anna Borowska. Zgadza się. Starsza specjalistka działu kontroli wewnętrznej i audytu? Nie, kierowniczka działu. Awansowałam dosłownie w ostatnich dniach, po tym jak zwolniono poprzedniego pracownika. Marcina Koczarka? Nie, Piotra Kwiatkowskiego. Mhm. No to gratuluję, bo to bardzo wysokie stanowisko. Dziękuję. Musiała pani długo pracować. Pracuję już 8 lat, najdłużej ze wszystkich. Zaczynałam od najniższych stanowisk. Mhm, to naprawdę imponujące. Wyższe stanowiska otrzymują tylko mężczyźni. Kobiet tutaj nie ma. Ja tutaj pracuję od samego początku. Znam doskonale tę pracę, ten region i w ogóle wszystkie niuanse. Przede wszystkim najbardziej się znasz na wrabianiu ludzi i manipulacji. No i też jest dobrą aktorką, skoro tak dobrze udawała niby. O, już my wiedzieliśmy, widzowie, co tu się świeci. Ale patrząc na to, że to jest jedyna kobieta w tej firmie, znaczy w tym dziale, no to nie zrobiła dobrej renomy teraz, prawda? Wsadziła prawie do więzienia niewinnego człowieka, a drugiego prawie zabiła, no więc... A zapomniałam spytać, z jakiego powodu został zwolniony Piotr Kwiatkowski? Złożył nieprawidłowe rozliczenie do Urzędu Skarbowego. Od 2022 roku obowiązują przecież inne zasady opodatkowania. A pan Kwiatkowski o tym nie wiedział? Nie, nie wiedział. A pani wiedziała? Tak, wiedziałam, ale dlaczego miałabym mu pomagać? Czyli jego błąd przerodził się w pani sukces? Pani myśli, że my tutaj prowadzimy działalność charytatywną? No nie, ale jakby nie patrzeć, to wasza wspólna sprawa. Dobra, Ania jest jednak idiotką, bo mimo, że no dobrze manipuluje i aktorzy, to w tym momencie ona tak jakby, nie wiem, no wyznaje całą prawdę tej kobiecie, której nawet nie zna. I to prawdę, która jest obciążająca dla niej. Pomagałabym, gdyby nie to, że ciągle odsuwali mnie na bok. Tutaj trzeba sobie dosłownie wyszarpywać stanowiska. Mhm. Nie, według mnie, jeśli ktoś na przykład chce zostać szefem działu i jest w stanie kogoś zabić, żeby zostać tym szefem działu, to nie zasługuje na to, nie nadaje się. Jest psychopatą. Ona jest psychopatką. 2 tygodnie później odbywa się rozprawa wstępna w sprawie Marcina. Pani mecenas wzywa Annę Borowską jako świadka. Twoja adwokat wczoraj mnie poinstruowała, co najlepiej powiedzieć, żeby udowodnić, że Anka w pogoni ze stanowiskiem zostawiła na mnie pułapkę. Więc wiesz, na ciebie też mogła. I słuchaj, Anka podczas rozmowy z panią Emilią powiedziała, że nie wiedziałem, jak się robi rozliczenia, dlatego też złożyłem nieprawidłowe. Mhm. Ale ja to przecież wiedziałem. Ty mi to pokazałeś i w dodatku zapisałeś. Mhm. Cały czas się, że zachowałem tą kartkę. Tak, ona chce nas tym wszystkim obciążyć. I mnie molestowaniem, i ciebie błędem w rozliczeniu. Uda nam się udowodnić, że to drugie jest nieprawdą. No ale co z pierwszym? Twoja pani adwokat powiedziała, że jest takie wyrażenie. Kto raz skłamał, temu już nikt nigdy nie uwierzy. Przyłapie Ankę na kłamstwie i w ten sposób rozwinę całą spiralę jej kłamstw. No mam taką nadzieję. W dodatku mamy jeszcze asa w rękawie. Jakiego? Pan Grzegorz będzie zeznawał na twoją korzyść. Ciekawe, czy pan Grzegorz po prostu uznał, w sensie wiecie, rozgryzł tą Ankę i dlatego tam, wiecie, była jakaś kłótnia i zawał i takie tam. Czy po prostu Emilia go do tego przekonała? W każdym wypadku jest dobrze, jest dobrze. Sąd umorzył sprawę o molestowanie przeciwko Marcinowi i wszczął 2 sprawy przeciwko Annie Borowskiej. Anna Borowska została zatrzymana od razu na sali sądowej. Tak jak przypuszczałam, za oszczerstwo, w wyniku którego ucierpiała godność i reputacja pana Koczarka, zaś pan Pawłowski przeszedł zawał, oraz za oszustwo, w wyniku którego pan Kwiatkowski został zwolniony. Annie Borowskiej może grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Może grozić do 3 lat. Ach, i co, pewnie dostanie, nie wiem, o, karę grzywny czy coś. A ja bym na dożywocie wsadził, co mi tam. Powiem tak, mam tu przycisk, co wsadza Ankę na dożywocie, pop, naciskam. Marcin został przywrócony do pracy i otrzymał stanowisko szefa oddziału, zastępując na nim Grzegorza Pawłowskiego. Marcin, gratuluję wygranej w sądzie. Dziękuję. O proszę, zjawiła się. Pewnie wiecie, pewnie mam tutaj szpiega, który powiedział, że ej, wiesz, że twój mąż jednak będzie dobrze zarabiał teraz? I wróciła. Proszę, kochana żonka, nie? Wiedziałam, że ci się uda. I chciałam przeprosić. Zostawiłam ciebie w tak trudnej sytuacji. Zachowałam się jak egoista. Nie obwiniam cię o nic. Możemy spróbować być razem jak dawniej? Nie, przykro mi. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Wybacz, ktoś na mnie czeka. Jeszcze pożałujesz, ty nieudaczniku. Właśnie do niego wróciła, bo został szefem oddziału. Znaczy wróciła, chciała wrócić. I teraz nazywa go nieudacznikiem, no coś tu się nie zgadza. Ty, przecież ona była razem z nami w sądzie. Kto to? To moja pierwsza i zdaje się jedyna miłość.
To na co czekasz? Leć do niej. Szybko rozwiodłem się z Igą i wzięliśmy ślub z Emilią. Tak jakby nie było tych lat rozłąki, tych kłótni, wszystkich problemów. Jestem szczęśliwy. I bardzo mnie to cieszy. I morał tego odcinka, widzowie, jest jaki? Jeśli ktoś nie jest z tobą, kiedy jesteś na samym dole, to nie zasługuje na ciebie, kiedy jesteś na samej górze. Dobra, to też brzmi jak jakiś tekst motywacyjny z Instagrama, wiecie, z... Kurczę, z Batmanem, z Peaky Blinders i z jakąś taką muzyką Sigma Mindset. Ale no, to jest prawdziwe. No. I widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Mi się spodobał ten odcinek, bo kurczę, nie wiem. Bo się git zakończył, chociaż no, wiadomo, że Anka powinna iść na dożywocie, no bo... Gdyby to ode mnie zależało, to by tak było, no ale i tak jest git, bo prawda wyszła na jaw, on jest znowu z Emilią, fajnie. Ciekawe co z tym samochodem, pewnie zostawił tam u niej, nie? Bo to był prezencik na urodziny. Widzowie, mam pomysł. Otwórzmy takie wspólne konto, każdy tam 100 da i ja sobie potem kupię samochód na urodziny. Mądre, Erwina, kocham was widzowie.